Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj jak widzicie zagramy sobie w Tribes of Midgard. Czym w sumie jest ta gierka? Wiecie co, można ją w sumie porównać do trzech takich podstawowych wariantów. Gra akcji, survival i roguelite. Bo tak naprawdę w odróżnieniu do innych gier kooperatywnych, bo właśnie taką grą jest Tribes of Midgard, tutaj nasze w sumie światy i tym podobne są tak naprawdę jednorazowe. Oczywiście możemy sobie zagrać grę solo i na przykład włączyć nawet bodajże grę w trybie nieskończoności. Aczkolwiek takim głównym stricte celem tej gry jest pokonanie, czy w sumie dojście do jak najdalszego etapu oraz obronie naszej własnej osady. Bo tak jak właśnie wspomniałem przed chwilą, gra głównie opiera się na obronie naszej osady. Oczywiście są też takie rzeczy jak zbieranie surowców i tym podobne. Walka z bossami, bo mamy tutaj w tej grze właśnie tak zwanych gigantów. I w sumie powiem wam, że grałem w tą grę trochę, kilka razy w sumie, 4 albo 5 bodajże turek. Gra jest do maksymalnie 10 osób w trybie kooperacji i każdy z dalszych trybów, każdy z dodatkowych graczy zwiększa poziom do jakiegoś tam stopnia. Więc tak jak właśnie widzicie, wbiłem 9 poziom, jeżeli chodzi o to. W grze mamy dostępnych kilka klas. Począwszy od zwiadowcy, który ma tam jakieś swoje różne perki. Widać, że on właśnie się specjalizuje w łuku i tym podobnym. Wojownik bardziej miecze, tarcze i tak dalej. Też są tu tarcze? Nie pamiętam już w sumie. Są tarcze. Łowca to bardziej topory, etc., etc. Nie, przepraszam. Łowca to jest, przepraszam, bardziej taki zbieracz. Wiadomo, że każda klasa jest w jakiś tam sposób potrzebna. Oczywiście można ją przejść samymi wojownikami i tak dalej. No ale wiadomo, że jeżeli mamy zgraną drużynę, zgraną taką ekipę, to myślę, że bardzo fajnie możemy się z innymi graczami uzupełniać. Ogólnie mam zamiar zrobić taką delikatną serię z tej gry. Zobaczymy w sumie jak to wyjdzie oczywiście, w zależności od tego, co się bardziej przyjmie, czy nasza portia, czy to. Aczkolwiek myślę, że też takie trzy odcinki początkowe na pewno wejdą. W sumie dzisiaj mam mało czasu, więc dlatego dzisiaj wchodzi bardziej Midgard niż Portia, bo nie mam w tej chwili czasu, żeby nawet jakiekolwiek tłumaczenia wam porobić. A odcinka nawet jeszcze nie nagrałem. Mam dosyć sporo craftingu, jeżeli chodzi o tą grę. No wam tak przelecę na szybko mniej więcej. Runy i tym podobne, jakieś tam bronie. Każda broń ma oczywiście jakąś swoją inną wersję. W zależności od koloru są to mocniejsze wersje. Po przedmioty legendarne właśnie typu jakieś tam drzewa Baldura czy drzewo Forniota. Dobra, nie będę się już ośmieszał. Dobra, co by nie przedłużać, zagramy sobie dzisiaj w sumie z ludźmi, tylko nie wiem, czy tu jest coś takiego jak tryb streamera. Czy jest coś takiego? Chyba nie ma. Jest HUD. Autorzy? Nie ma chyba. O jest, dobra, identyfikator online. To po prostu wyłączymy to, żeby nikogo nie korciło, chociaż nie wiem, czy ten identyfikator już nie był gdzieś tutaj pokazany. Dobra, niech będzie do 10 graczy. 10 graczy to jest akurat, powiem wam szczerze, że na początku bardzo, ale to bardzo ciężka rozgrywka. Wiadomo, że no będziecie się uzupełniać, jeżeli chodzi o innych graczy, chociaż osoby początkujące są takim zbędnym tylko wygórowaniem rozgrywki. I nic więcej. I tak w sumie wygląda nasz początek w Tribes of Midgard. Widzę, że tam chyba kilka osób sobie już tam poszło. Nie, na razie mam dwie osoby. No dobra, to akurat. Do każdego z surowców potrzebujemy jakieś surowce. Ja powiem wam szczerze, że nie pamiętam dokładnie jak się w to grało. Pamiętam tylko, że właśnie mając na start, bo tu możemy sobie wybrać przedmioty takie jakby startowe, początkowe.
Pamiętam, że dobrze właśnie było wybrać miecz, ponieważ dzięki specjalnym umiejętnościom można było troszeczkę zbugować tą grę i zbierać na przykład właśnie takie rzeczy typu kamienie bez konieczności używania kilopa. Wystarczyło użyć tylko umiejętności. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie dalej. Wiecie co? Głosowy wyłącz. Okej, okay, ja się wcale nie dziwię. Nie chcę. Nie chcę tego. No, ja sobie tutaj z wami gadałem na streamie, a okazało się, że ta osoba jeszcze słyszała nas. Tak więc przepraszam tej kolegę. Złożę żelazo, nie mam narzędzi. Próbujemy chyba kamieni, z tego co pamiętam. Ja sobie przypominam tą grę, bo mówię, dosyć dawno nie grałem. A, surowce tutaj chyba są zbierane do innej kategorii, tak jakby surowcowej. Krzemień, nie kamień, przepraszam. Dobra, to pozbieramy trochę krzemienia. To było to? Nie, to nie był kamień, to zmarnowałem sobie jeden stack. O, no i... Shiftem się blokowało, dobra. Więc jak widzicie, to jest taka w sumie troszeczkę gra akcji pod tym względem. Pokazałem wam jeszcze na początku różne typy broni, jeżeli chodzi o kolory i tym podobne. Każda broń z tych pokazanych ma jakieś swoje umiejętności, począwszy od właśnie toporu, po miecze i inne łuki i tak dalej. Każdy kolor oznacza maksymalną ilość umiejętności, którą możecie w niej mieć. A, chodź tu, kolego. I tak naprawdę, no, szare bronie mogą mieć jedną umiejętność, zielone już mogą mieć dwie. I to chyba tak dalej jeszcze szło. Oczywiście, niestety, tutaj wpadnięcie do wody to jest śmierć. Tak więc nie radzę skakać wam do wody, bo już nieraz się tak załatwiłem. Zbieramy, dzięki ogólnie zbieraniu surowców, to jest taki grinderek właśnie. Zbieraniu surowców otrzymujemy rzeczy takie jak dusze. I te dusze, moi drodzy, możemy wymieniać na ulepszanie naszych traderów. Bo ja wam zaraz pokażę to wszystko. Tylko musimy tam dojść. Ja nie wiem, czy już mogę zrobić cokolwiek, jeżeli chodzi o jakieś kilopy i inne tego typu rzeczy. Dobra, wejście do osady jest tu. Osada zawsze ma trzy wejścia i w nocy, tutaj macie ogólnie zegar, w nocy z każdej ze stron spawnują się przeciwnicy, którzy będą do nas próbowali się dostać i zniszczyć nasze drzewo Yandrasil, z tego co pamiętam. To się tak nazywa Yggdrasil, nie wiem, jak to się wymawia. Drzewo to możemy leczyć właśnie dzięki temu, że zbieramy dusze. Albo po prostu właśnie ulepszać naszych NPC-tów. Jak widzicie, tutaj NPC wymaga już 500 duszy. Więc nic i tak nie możemy z tego zrobić. Ale widzę, że możemy zrobić sobie bez problemu już siekierę z krzemienia. A w sumie nawet potem i z kamienia. Nasze... narzędzia są niestety do zniszczenia, więc co jakiś czas musimy przychodzić i je naprawiać. A właśnie, dusze też wykorzystujemy do tego, że możemy naprawiać nasze przedmioty. To jest naprawdę na początku bardzo, ale to bardzo przydatne. W sumie potem też, bo nieraz jest tak, że umierając i tracąc niestety nasze dusze, no jesteśmy w kropce i nie możemy nic zrobić. Wszystkie surowce, które tutaj widzicie, możemy bez problemu przenosić sobie do skrzynki. Jak to się robiło? Czyli w przyłączok? No nie. Rozumieć wszystko? O! Właśnie. I te w sumie surowce są wspólne dla każdego. Ilu? Jakiś miecz może weźmiemy? Jaką ja wziąłem perkę? Błogosławieństwo, a jeszcze nie mam tego, dobra. Nie no, miecza wiśniaka to raczej my sobie nie zrobimy, bo to nie ma sensu. Możemy sobie przejść tędy i przejść sobie do pierwszego obozowiska. W ogóle na mapie możemy znaleźć takie właśnie
punkty z przeciwnikami. To akurat, moi drodzy, jest wyjście z naszego obozowiska, już takie całkowite. Jeżeli stwierdzimy, że pojawił się gdzieś tytan i no nie ma opcji, że go pokonamy, bo ogólnie tytany tutaj, które się spełniają co kilka dni, zaczną się spełnować gdzieś na mapie, po czym będą starały się dotrzeć do nas do bazy. Tylko jest taki problem, że już jeżeli dojdą do tej bazy, to jest naprawdę ich ciężko pokonać. Więc to oznacza w sumie dla nas taką śmierć troszeczkę. Dlatego najlepiej, jak tylko dowiemy się, że jest jakiś tam tytan gigant, nie wiem jak to w sumie nazwać. Chyba tytan. To lepiej go zacząć szukać, bo niestety one nie są zaznaczone na mapie. Lepiej zacząć go szukać i... Cholera, dobra. Niestety musimy wracać, bo nasza baza jest atakowana. Dlatego ogólnie chodząc po ścieżce tak samo szybciej biegamy, więc to jest dobre, jeżeli chodzi o szybsze przemieszczanie się. Na mapie są dostępne oczywiście również też teleporty, z tego co pamiętam. Death, please. No to świetnie. NPC-ty też będą próbować nam tutaj pomóc. Jakiś cholec nas atakuje. Dobra, wynocha stąd już. No to już są ciężkawe. No, wynocha! Od naszego drzewa. Wybieraj to, bo to się potem przyda. Niektóre z mobów są tutaj naprawdę bardzo ciężkie. A jeszcze jak jest 10 graczy i piątka sobie pójdzie gdzieś zbierać surowce na noc, a ty dostajesz w sumie samemu. Dobra, druciarka, wstawaj, kurde. Nie zdążyłem, aczkolwiek nic się w sumie nie stało, bo ona się respi przy każdym staniu słońca. Czy my możemy sobie w sumie coś skraftować? Zaraz zobaczymy. Zobaczę, co my tam potrzebujemy do tego lepszego miecza, bo raczej będziemy szli na miecze, raczej na barbarzyńce jak na początku. Żelazo 1. Nie wiem, czy to zaliczało od razu do skrzynki. Tak, zaliczało do skrzynki. Dobra, dostaliśmy nowy poziom, więc od razu wam pokażę, na czym polega błogosławieństwo, czyli wybieranie klasy. Tak jak wam powiedziałem w menu, każda klasa specjalizuje się w innych broniach. Wojownik raczej specjalizuje się w mieczach. Jest takim ciekawym DPS-em. Zwiadowca, łuk i tym podobne. Dobrze powiedziałem, że łowca, w sumie toporem się zajmuje. A obrońca, no to miecze i tarcze. Tutaj oczywiście za jakieś inne achievementy, które możemy wykonywać, typu, no nie wiem, przejście jakoś w szybszym czasie mapy, ewentualnie zabicie wszystkich tytanów przed czasem, no pozwala nam odblokowywać kolejne klasy, które mają równie dobre, fajne bonusy. Wam jeszcze nie pokazywałem. Więc nie wybrałem tej klasy, tak? Nie wybrałem tej klasy, to od razu wybierzemy wojownika. Mamy jeszcze jeden punkt rozwoju, to może obrażenia od miecza 10%. Ja bym wolał raczej miecze. Czwarty pasek many mi nie jest potrzebny, a obrażenia się zawsze przydadzą. Dobrze, na początku jest tak, jak właśnie tutaj ten kolega zrobił, pójść obszukać sobie całą mapę, żeby uniknąć jakichkolwiek potem przechadzek, bo dzięki temu, że sobie tą mapę odkryjemy, będziemy mogli się teleportować. Dobra, otwórzmy sobie to. Ten łucznik do nas strzela, on chyba nie strzeli. A, jeszcze nie pogłaskałem. No już widać, że te DPS są większe. O, jotuny, przepraszam, nie tytany. Jotuny właśnie to są te nasze tytany, o których wam wspomniałem. Ale ewidentnie będziemy musieli się jakoś przerobić pod tego DPS-a, bo ten nasz DPS jest nikły.
I wyskoczyła nam jakaś runka oraz jakaś maczuga. Zobaczmy, co to za runa. Zachowaj 25% dusz, gdy zginiesz. O, to jest w sumie spoko. Czemu ja nie mogę sobie tego włożyć? O. Nie wiem. Nie pamiętam w sumie trochę, jak to się grało. Najlepiej zbierać wszystkie drzewa i tym podobne, bo naprawdę w sumie to, co wydaje się niepotrzebne, w dalszych etapach gry może być niezbędne, nawet jeżeli tam mijacie te drzewa, to jednak nawet ten nadmiar jest konieczny. W szczególności, że potem możemy robić z tego strzały, jakieś wieżyczki obronne, które będą automatycznie nam bronić naszą bazę. A powiem wam szczerze, że myślałem, że ten pecik będzie nam zbierał cokolwiek, ale widzę, że nie. Mamy 731 punktów duszy, to też można by było w sumie w coś zainwestować. Tak patrzę na czas nagrywania, tak będę chciał wam zrobić z tej gry z pół godziny sesję, więc myślę, że tak półtorej godziny to na jedną będzie minimum. Może zdrowie, w sumie można kapliczkę już wybrać. Byłem pewny, że wleci nam jakikolwiek potion, ale widzę, że nie. O, czyżby krzemień czy żelazo? Żelazo. Pierwszeńce też w sumie spoko, bo chyba z tego się potki robiło. Tu jeszcze nikogo nie było. Jasny lat, 20 punktów siły wymaganych, żeby tutaj być. Oczywiście. Ej, co to było? O, i tam jest jeszcze kapliczka właśnie teleportu. To od razu sobie ją zaaktywujemy. No chyba wilkować jeszcze, naprawdę. Dobra, uciekaj mi stąd. Kutro wilkołaka, z tego co pamiętam, przydaje się na różne biomy. Tak w ogóle tutaj, co widzicie, to jest temperatura, którą odczuwa nasz bohater. Więc za ciepłe ubrania nie będą niestety dobre na pustynię. Trzeba tutaj brać pod uwagę to. Cięte kamienie i tak dalej, to się przydadzą do naszych farem. W sumie to też jest ciekawa opcja, bo w ciągu jednego dnia dostarczane są nam surowce, tak jakby pasywnie. Złoże kamienia też się przyda. Dziki nie są jakieś niezbędne. Wredne istoty. Dobra, widzę Jutuna. Odkrył ktoś, czy nie? Nie odkrył go nikt. Z zachodu gdzieś leci Jotun. Więc też się będzie trzeba tym zainteresować. Tylko od razu tutaj tą kapliczkę na dole odkryjemy, mimo iż możemy zginąć teoretycznie, bo jest to już inny biom, ale jest trader. Nie wiem, ryzykować ryzykujemy chyba, co? To już 170 wymagane, dlatego tak wybaczcie, że powoli chodzę, aczkolwiek no nie chciałbym wpaść na jakiegokolwiek przeciwnika. Dobra. Więc tak, wracamy się już do naszej bazy. Myślę, że zrobimy jakiś miecz, bo widzę, że ten nasz się już psuje powoli. Dobra. I może sobie coś ulepszymy. Jakiegoś NPC-ta? Jakiś podkup robimy? O, właśnie. Ostrze Sigin. Tornado albo trąba powietrzna. I to jest fajne, i to jest fajne, ale nie mamy w sumie ani paznokci, ani talizmanów. Więc i tak pierwsze co zrobimy to miecz Hersira. Najpierw poziom pierwszy. A potem poziom drugi. I w ten sposób właśnie przerobiliśmy bez problemu już. Już nasz pierwszy mieczek. I od razu wbity mamy poziomek. Wyekwipujemy sobie ten łuczek. Ej, ale tego to ja nie chcę.
pytał na pier... Ej, gro, co ty robisz? Wyekwipuj tak. Jako pierwszy i jako drugi, dobra. Jako pierwszy i drugi wyekwipowany, może jakaś zbrojka by się przydała? U ciebie się robiło? Nie, u ciebie się robiło. Trochę niżej. A powyżej? Nie, niżej. Dobra, pamiętam. Jakieś lepsza tarcza. Drobne kości. Tarcza Hercira. Dobra, to sobie też weźmiemy. Tomne jeźdźcy to jest już srebrne. No i w sumie też sobie już zrobimy cały secik. O ile nam starczy. No i fajno, starczył. Wiem, że do nas atakują, bo ja już... Uciekaj mi stąd. Noś. Dobra. Już trochę wyględniej. Jest z nami. No, teraz to jest zupełnie ekstra. Tu naszą druciareczkę podniesiemy. Znaczy ty kurde, Mendo, jedna. Dobra, nie ma z tej druciarki niestety podnosić, bo widzę, że tam się robi niezły Saigon. 800 nam zostało tylko. Te dusze pozbieram przy okazji. Dobra. Tylko tam jest jeszcze ich więcej! Nie! Czemu naszej drużyny tu nie ma? Czemu tylko ja tutaj to robię? Ja rozumiem, że to są pierwsze elementy gry, ale bez przesady. Chłopaki, ja potrzebuję pomocy, jednak jest was trochę tutaj. I trzeba się już zasadzić trochę na Jotuna. No i jest problem, bo w sumie mieliśmy troszeczkę tutaj poulepszać cokolwiek, ale widzę, że nic z tego. Na pewno musimy ulepszyć naszego rzemieślnika, kowala, przepraszam. A resztę może sobie w drzewko zainwestujemy, no bo to innej opcji nie ma. I jak widzicie, odblokowaliśmy kolejny sektor, że tak powiem, mieczy. Czy ogólnie broni. I mamy w sumie kolejne błogosławieństwo. Do pory nie idziemy, więc idziemy w pasek. 4 paski, w sumie spoko. No i dobra, Jotun jest gdzieś na zachodzie. W sumie jest to trzeci dzień, więc on gdzieś jest tu w okolicy. Będzie trzeba się tu wybrać i go poszukać. Bo śmiechy śmiechami, ale niestety może być to niebezpieczne. Pamiętam, że na początku byłem bardzo zdziwiony, jak mi ten Jotun wbił do bazy. I no niestety, zresztą sami zobaczycie, nie ma z nim żadnych żartów. Przy okazji przejdziemy sobie na gobliny. O, ciebie to ja nie lubię. O, jeszcze dwa, tym bardziej. A ja miałem na Jotuna iść, a nie na was. To wy się tak bagujecie, co? O, dobra, to było już niebezpieczne. Siadł. Nasz host ma chyba jakieś problemy z hostowaniem tej gry. Dobra, i co tu było? Jakaś skrzynka na pewno. Ja miałem iść na Jotuna, nie na skrzynkę. Halo, gro. Wredne te moby, no. Wredne. Zasłużony skarb poziom pierwszy. A w nim... Nowy poziom? No nie, raczej nie.
Trój Asgardu? Dobrze widziałem? Twój Asgardu. Nie strój Asgardu. Dobra, lecimy szukać tego naszego Jotuna. Skoro on jest gdzieś tu, to pewnie będzie szedł tędy. Więc postaramy się pójść teraz na południe. I znaleźć tą mendę. Drobne kości też się przydają. Tak, on będzie tędy szedł. Ale żelazo i reszty to ja na pewno nie ominę, w szczególności nie srebra. Jotun jest już blisko. O, jest bardzo blisko. No i muszę coś pomyśleć nad jakimiś podkami, bo się naprawdę robi źle. A wiadomo, śmierć, no to jest utrata naszych cennych dusz, które jakby nie patrzeć... O kurwa, znów ty. No, umieraj. Umieraj! Dobra. Gini, ziemniaku. Bierzemy kolejną kapliczkę. Ej, a może jednak nie? Gdzie on kurde jest? Jak nam zaktywuje tą kapliczkę, to może przejdziemy jeszcze jednak na północ. To jest kolejna nasza... Kolejne obozowisko. Czy jakieś wyzwanie zrobiliśmy fajnie? Duszyczki, duszyczki, dajcie mi duszyczki! Serio, ten chyba nasz host ma problemy, albo jest z zagranicy gdzieś. Czy no to na pewno, ale... Ej, to jest niesprawiedliwe. Ty nie możesz bić się z góry, a ja cię nie mogę. Dobra, zwykły skarb. Koleżka nam tam zaaktywował chyba na północy, tak, jest przejście. To są takie specjalne eventy, które można wykonywać i dostawać dusze i chyba złote monety. A złote monety zaraz wam pokażę, do czego jeszcze służą. Złote, o tym wam też nie mówiłem. Na razie patrzę, gdzie my tu możemy zejść bez problemu. Duże krzemienia, kamyczki, cięte kamyczki. No tędy nie przejdziemy, nawet nie ma takiej opcji. Ja do wody na pewno nie będę skakał. O nie, nie. Dobra, na szczęście tu jest przejście. Dobra, jakieś potki sobie weźmiemy przy okazji. Mamy 3 na 3. Gdzie jest ten Jotun? Cholera jasna. Teraz sobie weźmy może jakieś kombinacje. Zwiększ obrażenia w ostatniej kombinacji tak po 50%. Pozyskiwanie many o 50, unik i obrażeń przez unik. Wiecie co, ja tą manę sobie wezmę, bo jest to jakby nie patrzeć przydatne. Na razie mamy w sumie jeden spell, a potem jeszcze będziemy mogli się bawić dalej. Ewidentnie nasz host ma problemy. Służony skarb. O, i od razu wchodzimy na cieplejsze krainy. Eliksir zdrowienia możemy wziąć. Teraz użyjemy ten. Już mamy 3 na 3. Tego kuraka sobie upolujemy, bo to zawsze piórka. Więc Jotun musi być gdzieś tutaj, nie? On jest już gdzieś tu. Uhuhu! Uhuhu! Dobra, czy ja przeżyję aktywując tą kapliczkę? Nie wiem. Ale zbytnio innego wyboru to ja nie mam. Nie, bo tu nie ma nawet przejścia.
No to super, będzie mi się wracać. Aj, cholera, no dobra, nie wyszło tak, jak to miało wyjść. Niestety. Dobra, moi drodzy, ale tutaj w tej chwili zakończymy ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. I ja już lecę teraz do bazy, ale w tej chwili się z wami żegnam. Dobra, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejo!